Piątek 20 czerwca, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. A w dzisiejszym programie? Dziś w informacjach o przyszłości pewnych budynków, dawnego oczka w głowie piotrkowskich zapaśników, zdradzimy, ile trzeba zrobić zdjęć na sekundę filmu animowanego, powiemy także, co działo się w świąteczny czwartek w mieście i co dziać się będzie w czasie nadchodzącego weekendu. Co dalej z obiektami sportowymi przy ulicy Batorego w Piotrkowie? Tętniąca niegdyś życiem hala sportowa niszczeje. Wiele wskazuje na to, że obiekty zmienią właściciela. Szczegóły tej sprawy zna Michał Ostawijczuk. Przez wiele lat obiekty sportowe przy ulicy Batorego w Piotrkowie tętniły życiem. Rozgrywano tam zapaśnicze turnieje, mecze koszykówki, mecze piłki ręcznej. Odbywały się tam również koncerty. W połowie lat 80. wystąpił m.in. zespół Lady Punk. Budynki dawnego GKS Piotrkowia dla wielu sportowców były drugim domem. Z sentymentem czasy świetności wspomina wicemistrz olimpijski w zapasach z Barcelony Piotr Stępień. Spędzałem tutaj, że tak powiem, 70% doby na tych obiektach, bo powiedzmy trening do południa, po południu była restauracja, to i żywienie też na miejscu, także no, szmat czasu, szmat godzin, tak jak powiedzmy, wylany pot. Wspominam tą salę na pewno z sentymentem, rozrzewnieniem, bo mówię, pierwsza poważna walka wygrana z Andrzejem Supronem tutaj, to taka sensacyjna, moje zwycięstwo też na tej hali. Później no, wiele różnych wygranych walk ligowych, turniejów tutaj, także no, na pewno do tego obiektu, jeżeli przychodzę, to jak dzisiaj i patrzę na to, co tu dzisiaj jest, no to tak żal, szkoda. Od prawie 10 lat obiekty stoją puste. W połowie poprzedniej dekady Rada Miasta Piotrkowa przekazała je w formie darowizny Kieleckiej Akademii Świętokrzyskiej. Później wydzierżawiła je jedna z piotrkowskich firm. Pierwotnie była to nieruchomość przekazana w formie darowizny na rzecz Akademii Świętokrzyskiej, jednak po wykonaniu pewnych remontów na tym obiekcie nieruchomość wróciła z powrotem do miasta. Kolejnymi krokami, jakie były podejmowane, to były próby dzierżawy nieruchomości przedsiębiorcom prywatnym. Do tego też doszło, udało się, jednak po 3 latach dzierżawienia przez inwestora prywatnego budynek z powrotem wrócił do miasta z tego tytułu, iż przedsiębiorca nie wywiązał się z celu darowizny. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie obiekty zmienią właściciela. W tej chwili trwa procedura odwoływania darowizny na rzecz Skarbu Państwa z tego tytułu, iż miasto nie wywiązało się z celu darowizny. Dlatego też ruszyły procedury, aby tę darowiznę odwołać. W tej chwili przygotowane są dokumenty ku temu, aby podpisać akt notarialny, który to przeniesie własność na Skarb Państwa. Pozostaje mieć nadzieję, że wrócą jeszcze czasy świetności obiektów przy ulicy Batorego. Nie wiadomo jednak, czy służyć one będą, tak jak przed laty, piotrkowskim sportowcom. Ta informacja zaciekawi miłośników animowanego kina. W serwisie pokażemy, jak powstaje film animowany. Ile czasu zajmuje stworzenie jednej sekundy filmu? Szczegółów dowiedzieliśmy się na warsztatach prowadzonych przez Łódzki Semafor. Filmy animowane. Kto ich nie lubi? A kto wie, jak one powstają? Te tajniki zdradzono podczas warsztatów. To nie była sama teoria. Pracownicy Łódzkiego Semafora w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej pozwolili młodym ludziom na własnej skórze poznać, co to tworzenie scen filmu poklatkowego. Sceny tworzyli na kartce papieru. Rzeczywiście z tego, co dzisiaj tutaj się dzieje, powstaje krótka, kilkusekundowa animacja z Piotrkowem Trybunalskim w tle. Wymyślenie scen i ich wykonanie to tylko początek pracy nad filmem animowanym. Obrazki trzeba za pomocą aparatu wprowadzić do komputera. Do tego potrzebny jest aparat i specjalny program do montażu. To żmudne zajęcie. Zrobimy 2-3 sekundy filmu dziennie. No to jest to nie najgorszy dzień zdjęciowy, tak? Ponieważ to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że animacje poklatkową stop motion robi się za pomocą oddzielnych zdjęć, tak? Bo praca animatora nie jest łatwa. Tu liczy się spokój i opanowanie, twierdzili młodzi animatorzy. My rysowaliśmy tylko 6 tych klatek, a normalnie to jest 24 klatki na sekundę, dlatego też jak stworzyć taki pełnometrażowy film, to też jednak trochę pracy trzeba w to włożyć. Jest to bardzo ciekawe i bardzo interesujące zajęcie, ale bardzo trudne zarazem. Trzeba włożyć dużo starań i wkładu w tą pracę.
organizowane przez Semafor warsztaty realizowane będą w kilku miastach województwa. To, co zostało dziś stworzone, zostanie jeszcze opracowane przez specjalistów, tak by stworzyć prawdziwy filmik animowany. W Kościele katolickim w czwartek obchodzono uroczystości Bożego Ciała. To jedno z ważniejszych świąt katolickich, podczas którego w barwnych procesjach katolicy wyznają swoją wiarę. Najpiękniejszą i jednocześnie odbiegającą od kanonów i tradycji procesję w Piotrkowie organizują ojcowie Bernardyni. Ołtarz przygotowany w tonie patriotycznym z polskimi emblematami, czy to w stylu motocyklowym. Każdy ołtarz przygotowany na procesję ojców Bernardynów był inny. Myśliwi inne grupy, dlatego my też jesteśmy. Kto wymyślał to, jak wyglądało też? No to są koledzy starsi w klubie, którzy się tym zajmują i oni, że tak powiem, trzymają nad tym pieczę. Ołtarze przygotowuje też brać kolejarza, a także myśliwi. Dodatkowo ołtarz przygotowany przez łowczych obok wymiaru religijnego ma jeszcze wymiar edukacyjny. Podchodzą, interesują się, pytają, jakie zwierzątko to jest. To tak pozwala przybliżyć tą przyrodę ludziom. Idąc na spacer do lasu, nie zawsze mamy okazję zobaczyć to zwierzę w naturze. Widzimy, jakie jest zainteresowanie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, a zresztą nie tylko, i starsi ludzie też, podchodzili, pytali, jakie to zwierzaczki. Także bardzo, bardzo fajna koncepcja. Uroczystości Bożego Ciała ustanowiono w 1246 roku, a to za sprawą widzeń świętej Julianny z Kornią. W Polsce po raz pierwszy procesję odprawiono w 1320 roku. W Piotrkowie wyjątkowy charakter procesji u ojców Bernardynów nadawany jest od przeszło 10 lat. W czwartkowe popołudnie w amfiteatrze miejskim zabrzmiał m.in. gospel. Członkowie chóru Metanoia, piotrkowianie oraz mieszkańcy powiatu wystąpili podczas koncertu chwały. W amfiteatrze podczas koncertu chwały zaprezentował się ponad 70-osobowy chór, stworzony przez śpiewaków z chóru Metanoia oraz mieszkańców miasta i powiatu. Program składający się z 16 utworów wychwalający wielkość Chrystusa szlifowali przez kilka tygodni. Udział w artystycznym przedsięwzięciu dla jego uczestników miał dwa wymiary – kulturalny i duchowy. Chcemy oddać chwałę i cześć Panu Bogu. Czyli wymiar religijny. Tak. A wymiar artystyczny? Na drugim miejscu. Na drugim miejscu. Jesteśmy tutaj głównie po to, żeby chwalić Boga w tańcu, w śpiewie i w modlitwie. Koncert chwały odbył się w Piotrkowie po raz drugi. Dzień Świąt Bożego Ciała to okazja, by zjednać siebie w miłości do Boga. To się udało. Chór niemal porwał widownię zebraną w amfiteatrze. To jest fajny moment na to, żeby rzeczywiście razem świętować w sposób radosny, może troszkę inaczej niż zawsze, niż na co dzień, w grupie ludzi, ale radośnie świętować to że no Jezus jest naszym Panem. Idea koncertu zapoczątkowana została ponad dekadę temu w Lublinie. I to właśnie to miasto jest stolicą spotkania ludzi, którzy szukają żywej i głębokiej relacji z Bogiem. W Piotrkowie koncert organizowany jest od 2 lat. Teraz w informacjach piotrkowskich coś dla miłośników modelarstwa kolejowego. W weekend będzie można zobaczyć makiety kolejek. Dokładnie takie modele kolejek w różnych skalach na makietach będzie można oglądać w Piotrkowie. Podczas Trybunałów Modelarstwa Kolejowego pasjonaci zaprezentują nie tylko modelarskie tasuszka. Modele i akcesoria mini kolejek będzie można kupić. Pierwsze piotrkowskie Trybunały Modelarstwa Kolejowego trwać będą cały weekend w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ulicy Sienkiewicza 10/12. Oficjalne rozpoczęcie w sobotę o godzinie 10. Organizatorem imprezy jest nieformalna grupa społeczna miłośników modelarstwa kolejowego. Kalendarzowe lato coraz bliżej. Pierwsze upały już za nami, a my zajęci pracą i codziennymi sprawami rzadko znajdujemy czas, by zadbać o siebie przed długo wyczekiwanym urlopem. Jak można poprawić formę? Za oknami coraz cieplej, ubrania coraz lżejsze. Gdy świeci słońce i jest gorąco, wszystkim udziela się klimat lata. Ale czy zdążyliśmy zadbać o siebie po zimie i czy forma naszego ciała pozwoli nam swobodnie wyjść na plażę? Sprawdzaliśmy, jak piotrkowianie przygotowują się do lata.
Staram się jeść zdrowiej niż jadłam, nie jadam słodyczy, ograniczam też takie niezdrowe przekąski, za to jem dużo owoców, staram się pić 1,5 litra wody dziennie. Od jakiegoś miesiąca jestem na diecie ryżowej, polecam, czuję się po niej bardzo lekko. Właśnie staram się nie jeść już posiłków po godzinie 17. Zdrowe odżywianie i pozytywne nastawienie to podstawa. Jednak by cieszyć się świetną formą i wyglądem potrzeba nieco wysiłku. Sposobów na poprawę kondycji jest sporo. Możemy jeździć na rowerze, zamiast na przykład jeździć samochodem do pracy, biegać, uprawiać jogging, wychodzić na spacer z psem. Ważna jest regularność w ćwiczeniach, najlepiej 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli mamy więcej czasu, dobrze jest zapisać się na jakąś siłownię, fitness. Możemy spalić kalorie, poprawić swój wygląd, poznać nowych ludzi. A najważniejsza jest mobilizacja do ćwiczeń. To mogą być zbliżające się wakacje. W dzisiejszym serwisie to już wszystko, ale drodzy Państwo, zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę Werbum i program Kurs na Kulturę. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Do widzenia. Witam serdecznie kolejną niedzielę. Ta niedziela już jest niedzielą zwykłą. Kolor zielony, szat. Jest to 12. niedziela zwykła. I w tę niedzielę usłyszymy bardzo silną zachętę do odwagi, do tego, by pokonywać nasze lęki, by przechodzić od wiary do coraz większego zaufania Bogu. Nie tylko, że On jest, ale także, że jest potężnym mocarzem, że ma moc, by nas ochronić, wybawiać od zła. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie bójcie się, nie bójcie się ludzi. My boimy się różnych opinii, różnych wypowiedzi ludzi. To jest czasem bolesne, zwłaszcza jeśli ktoś powie o nas źle, przykre jest dla nas, trudne. Pan Jezus mówi, by bać się czegoś więcej. Czegoś, co zamyka nas w głębi serca. Mówi do uczniów, bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. To wewnętrzne kuszenie, to wewnętrzne zmaganie się o to, by mieć w sobie dobre myśli, by czuć się naprawdę ważnym dla Boga. I Pan Jezus mówi dalej, dlatego mu nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Każdy z nas jest bardzo ważny w oczach Boga, a pierwsze czytanie nam jakby dodaje, Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Niech to przekonanie, to zaufanie pomaga nam przezwyciężać nasze lęki, które gdzieś tam w sobie nosimy i pomaga nam wierności cieszyć się, radować, że Pan jest blisko nas. Koniec roku szkolnego przed nami, za chwilę upragnione wakacje. Zapraszając Państwa do korzystania z naprawdę bogatej oferty kulturalnej miasta, zachęcam do spędzenia wakacji z książką. Zapraszam, magazyn z książką w tle. Kiedy wstukamy w mapy Google nazwę Królowe Stoiło, nazwę wsi, w której toczy się akcja Sońki, najnowszej powieści Ignacego Karpowicza, internet podpowie nam dość niewyraźnie.
satelitarne zdjęcie wskaże miejsce, w którym nie wydaje się, by mieszkali ludzie. Właśnie tam, 40 km od Białegostoku, zaraz przy granicy z Białorusią, jednym słowem w miejscu, o którym chyba czas i Bóg zapomniał, toczy się akcja tytułowej Sońki. Zachęcam, bo to powieść niezwykła. W życiu Sońki wszystko skończyło się dawno, dawno temu, wraz z wojną. Przeżyła i poczuła wtedy tyle, że później już ani żyła, ani czuła, mając jedynie wspomnienia i psią obrożę z gotyckim napisem. Przypadkowe spotkanie przy wiejskiej drodze daje początek opowieści, która wreszcie może zostać wysłuchana. Powiernikiem Sońki zostaje Igor, wzięty reżyser teatralny, który niespodziewanie znalazł się poza zasięgiem sieci komórkowych. Na bieżąco przekształca historię staruszki w sztukę teatralną, tworząc własną wersję wydarzeń. A kiedy zdawać by się mogło, że wyczerpał już limit pomysłów, w wiejskiej chacie pojawia się Ignacy, o którym Igor uporczywie próbował zapomnieć. Nieznajomi, którzy nagle stają się sobie bliscy, opowieści, których nigdy byśmy nie usłyszeli, świat, do którego możemy wstąpić choć na chwilę. To wszystko czeka nas właśnie w hotelu. W nim, jak twierdzi Janusz Wiśniewski, nie mieszkamy, a zatrzymujemy się. Hotele właśnie są świadkiem naszych upokorzeń, wyzwolenia, przemian, ale i ogromnej miłości. Wszystko to i jeszcze więcej znajdziemy w najnowszej książce Janusza Wiśniewskiego, Grant. Zapraszam zatem do Sopotu. Grant to powieść, którą można by nazwać zbiorem nowel, z których każda ma swój numer, a dokładnie numer pokoju w hotelu dla lepiej sytuowanych. Rzecz dzieje się bowiem w sopockim Grand Hotelu, który gościł w swych progach Hitlera, Marlene Dietrich czy Władimira Putina. W Grandzie poznajemy całą galerię charakterów, których losy splatają się tylko dzięki zbiegom okoliczności. Bywa, że sam hotel jest bodźcem do opowiedzenia historii swojego życia. Sopocki Grand skrywa wiele sekretów, nieczystych myśli, które niewinne pokojówki zamykają z dyskrecją na klucz. Skoro o wakacjach mowa, polecam wydawnictwa skłaniające do odwiedzenia wybranych miejsc z Europy i świata. Travel Book, w tym przypadku Czarnogóra, dobre miejsce, ciekawy kierunek. Michelin, dosyć odlegle, ale niezwykle zjawiskowo i ciekawie, Hongkong. No i lubiana przez Polaków w ostatnich latach, tu za sprawą National Geographic, Grecja. A skoro o kierunkach mowa, dobrym pomysłem może być sprawdzenie kierunków muzycznych w Piotrkowie. Flash koncertowy. Tym razem nie na sali koncertowej, ale w plenerze można było posłuchać między innymi muzyki poważnej. Na festiwal letni zaprosiła Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Piotrkowie. Uczniowie zagrali tuż przed budynkiem swojej szkoły. Choć w plenerze gra się trudniej, młodzi piotrkowianie podołali temu zadaniu. Na festiwalu letnim nie zabrakło utworów Vivaldiego lub współczesnych przebojów filmowych. Zaśpiewał też chór. Teraz przenosimy się w nieco inne muzyczne klimaty. W kościele ewangelicko-augsburskim zabrzmiała muzyka jazzowa. I to dość nietypowo. 13 czerwca muzycy z zespołu Potman zagrali na instrumentach, które instrumentami nie były. Piotr Olecki i Marek Leszczyński promowali w Piotrkowie swoją najnowszą płytę, do wydania której przygotowywali się ponad 3 lata. Na koniec muzyczne i artystyczne podsumowanie. Młodych i zdolnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Kultury można było zobaczyć 14 czerwca w Amfiteatrze Miejskim.
wpasuje w taniec, a nawet i modna zumba. Tegoroczne podsumowanie sezonu artystycznego MOK połączono również z akcją profilaktyczną policji. Festiwal twórczości odbył się w ramach akcji Głos Profilaktyki, czyli promowania zabawy bez używek. Najnowsza książka Małgorzaty Kalicińskiej to opowiadania o biebrzańskim rozlewisku, o podróżach na koniec świata, nieoczekiwanych powrotach i jak to u Kalicińskiej o jedzeniu. Słowa okraszone są wspaniałymi przepisami na przykład pachnący koperkiem chłodnik, pyszną zupę migdałową bądź cytrynową oraz inne aromatyczne zupy i buliony. No, życie ma smak według Małgorzaty Kalicińskiej. Zachęcam. Oto opowieść o życiu i o tym, jak ważne są wspomnienia. Adela nad biebrzańskim rozlewiskiem, tajemniczy mężczyzna na ławce w parku Skaryszewskim, zupa pomidorowa przygotowana na werandzie, spotkanie dwojga samotnych ludzi, których połączyła nieuchwytna więź, czy dom nad potokiem, do którego wraca syn. Oto Małgorzata Kalicińska zaprasza nas do świata zlepionego z fragmentów historii kilku osób. Każda z nich zostaje przyłapana na krótki moment, niczym w fotograficznym kadrze. A wszystkie te historie łączy jedno – jedzenie. Katarzyna Bonda to współczesna pisarka, scenarzystka oraz dokumentalistka. To autorka, która jako pierwsza wprowadziła do polskiej literatury postać profilera. Jej debiutancka książka Sprawa Niny Frank nominowana została w 2007 roku do prestiżowej nagrody wielkiego kalibru. Ja polecam najnowszą kryminalną powieść Katarzyny Bondy Pochłaniacz. Zima 1993. W niejasnych okolicznościach ginie nastoletnie rodzeństwo. Oba zgony policja kwalifikuje jako tragiczne, niezależne od siebie wypadki. Wielkanoc 2013. Po 7 latach pracy w Instytucie Psychologii Śledczej powraca na wybrzeże Sasza Załuska. Do profilerki zgłasza się Paweł Bławicki, właściciel klubu muzycznego w Sopocie. Podejrzewa on, że jego wspólnik, były piosenkarz, chce go zabić. Załuska ma mu dostarczyć na to dowody. Profilerka niechętnie angażuje się w sprawę. Kiedy jednak dochodzi do strzelaniny, Załuska zmuszona jest podjąć wyzwanie. Szybko okazuje się, że zabójstwo w klubie łączy się ze zdarzeniami z 1993 roku, a zamordowany wiedział, kto jest winien śmierci rodzeństwa. Jednym z kluczy do rozwiązania zagadki może okazać się piosenka sprzed lat. Lato to bez wątpienia piękna pogoda, spotkania ze znajomymi, z rodziną, z książką również. To także czas na jedzenie. Zachęcam Państwa na początku teoretycznie do spojrzenia w pyszną kuchnię rodem z ogródka, tak byście później zaskoczyli swoich gości. W tak zwanym międzyczasie zapraszam na flash wydarzeń minionych. Na początek portrety. Każdy z nich w formacie metr na metr. Poprzez tę pracę autor chce pokazać kondycję współczesnego człowieka i jego pragnienie dążenia do wiecznej młodości. To wystawa zatytułowana Organika, której autorem jest Bartłomiej Jarmoliński. Te niezwykłe obrazy pokazujące naturę człowieka można oglądać w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego do końca czerwca. Bardziej kolorowo jest w małej galerii przy ulicy Konarskiego, a to ze sprawą obrazów Jolanty Betnerowicz. Wystawa otwarta w dniu imienin artystki zaskoczyła znawców jej sztuki. Oprócz niebieskości i szarości pojawiły się nietypowe dla malarki kwiaty. Kobiece malarstwo Jolanty Betnerowicz można oglądać do końca miesiąca w małej galerii. Nietypową wystawę można oglądać w muzeum. W roli głównej szkło. Teraz w naszym programie spora dawka tanecznej energii, a to za sprawą ogólnopolskiego turnieju tańca Freestyle Move It. W tym tańcu liczy się technika i energia, która wprost porywa tancerzy. Tak też było 15 czerwca w Piotrkowie. Popatrzcie na taneczne ewolucje. Na koniec odrobinę teatru i najnowsze przedstawienie amatorskiego teatru dorosłych – Upiór w kuchni. Uwaga, w spektaklu pojawiła się kobra.
No tak, drogi panie Teresa, ja wszystko rozumiem. To już piękna świecka tradycja, że magazyn poświęcony książkom wieńczymy pytaniem konkursowym i tym razem podobnie będzie. Mamy dla Państwa garść nagród. Pytanie konkursowe jak najbardziej wakacyjne, natomiast odpowiedzi bardzo proszę na kultura@telewizjapiotrkow.pl. Oddaję głos Iwonie Plotce z księgarni Matras. Przed nami czas wakacyjny. Pojawiła się najnowsza powieść Tani Walko i pytanie konkursowe z tym związane. Proszę podać, na jakim kontynencie dzieje się akcja najnowszej powieści. Zapraszam do księgarni Matras po książki na wakacje, na odpoczynek. Dziękuję Państwu za niezwykle twórczy sezon 2013-2014. Życzę udanych wakacji z książką i kulturą w tle, rzecz jasna. Zapraszam w najbliższą niedzielę najmłodszych piotrkowian. Rozpoczynamy cykl artystyczny Letni Teatr Ogródkowy, godzina 17. Więcej w zapowiedziach. W zapowiedziach również o wydarzeniach niezwykle ważnych w ramach Dni Miasta. Życzę wszystkiego dobrego, cudownej pogody, wspaniałych wakacji. No i widzimy się, mam nadzieję, po wakacjach. Do zobaczenia. W najbliższą niedzielę zapraszamy do Letniego Teatru Ogródkowego. Najmłodsi zobaczą bajkę Samograjkę. 23 czerwca zapraszamy do muzeum. Tam o 17 rozpocznie się koncert Młodzi Zdolni. Dzień później w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się trzeci festiwal piosenki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych. Początek godzina 9. 26 czerwca 18.45 Centrum Idei ku Demokracji. Koncert Muzyczna Podróż. Polecamy i zapraszamy. 27, 28, 29 czerwca to imieniny Piotrków. Wystąpią m.in. piotrkowscy artyści znani z programu The Voice of Poland, Agata Michalska, Ernest Staniaszek i Wojciech Baranowski. Gwiazdą będzie zespół Lombard. Nie zabraknie jeszcze innych atrakcji, szczegóły na plakatach.